Dobra, jesteśmy tutaj w sanktuarium. Lecimy teraz tutaj do tej pierwszej mini wizji Enzota. Mini wizja, za dużo z niej nie dostaniemy. To jest tylko, żeby spojrzeć się, jak to wygląda. A więc lecimy. Mamy tutaj misję, w której jeśli zabijemy 20 tych esbirrów Enzota w tej wizji, no dostajemy 2000 tych wizji potrzebnych nam do wizji tych heroicznych. Mamy też Aliento tutaj, tego espiritu, który no polepszy nam naszą esencję. Tak, wchodzimy tutaj, zobaczymy jak to wygląda. Dobra, lecimy. Mamy tutaj ten nasz pasek, na który musimy bardzo uważać. Za każdym razem, jeśli kogoś zabijemy, to po prostu no, tracimy tutaj ten nasz rekurso, czy jak to tam, no, to co nam potrzebne jest do zabicia tutaj tych właśnie wszystkich tych. No tutaj przeciwnicy po prostu no troszkę nas będą dziabać, no kastują różne przeróżne rzeczy. Na jednego trzeba było uważać, tylko teraz właśnie nie pamiętam, na którego to było. Dobra, tu trochę się podleczymy. Możemy, to się podleczymy. Tutaj jakiś bosik chyba lata. Aż nawet go pójdziemy chyba zabić, jeśli się nam uda. Jak ktoś go tam chyba bije. Tutaj... O, to nawet ktoś nam jakiś BL rzucił. Nieźle, nieźle. Jest tutaj paru ludzi, jest tutaj jakiś pan z Noiry, jeden... Noir kiedyś był jeden z lepszych takich guildów tutaj na hiszpańskim serwerze. Tam dalej to nie wiem, co się z nim stało, po prostu tutaj jakiś tam przy okazji może coś tam jeszcze pobijemy i może tego bicza tutaj zabijemy po prostu. Tak, od hop-siup. No, coś tam zabiliśmy, nie wiem, czy coś tam tam dało. Ale dobra, nie żyje. Jeszcze 6 mam tutaj zabić. Fajnie szybko biegamy tutaj w końcu. W końcu to co chciałem, żebyśmy szybciej biegali. Dobra, jeszcze 4. Czy nam starczy czasu? No czasu to tutaj to już nam powinno starczyć. No. Dobra, tutaj niech sobie pan dziabie tego kogoś. Raz biegamy szybciej, raz biegamy wolniej. Lecimy tam na górę może, żeby tam zobaczyć co tam jest. Mamy tutaj zabić tylko tych niby 20. To by było na tyle w tej wizji. Dobra, i ten będzie ostatni. Pokonali wszyscy. Co dalej mamy zrobić? Co dalej mamy zrobić tutaj? Tak właściwie to szczerze to nie wiem. Nigdy tego nie robiłem. Wojownikiem wszedłem, ale to skończyło się jak się skończyło. Tutaj mamy wejść? No do oka to chyba raczej nie mamy wejść. Teraz znowu wolno jeździmy. 20% wolniej tutaj się poruszamy niż powinniśmy. Idziemy tu do środka, zobaczymy. O co tutaj chodzi? No nie możesz siebie kontrolować, no to widzę, że nie możesz. No.
to na tym tylko polega to tutaj, żeby pozabijać tych 20. To takie trochę nudne by to było. Co mam dalej zrobić? Coś tutaj się zbliża, jakiś coś tam z piorunami. Nie wiem o co chodzi. A, to ten BL taki chyba. No to fajnie. Dobra, no zabiliśmy tutaj tych 20. Zabiliśmy tych 20, jeszcze nam trochę tutaj mamy trochę tego naszego rekursosu. Teraz weszliśmy, no to dobrze wiedzieć, że nie można na to stanąć. No, zresztą widać się bardzo dobrze. Odlatujemy wszystko. Niech tam sobie wszystko umiera. No, przelecieliśmy w kółko sobie tutaj. I teraz już wszystko, czas leci o wiele wolniej. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Zaraz nas tutaj panowie zabiją, no ale że jesteśmy plistem, to się możemy trochę podleczyć. I tutaj zmieść panów teraz z powierzchni ziemi. No właśnie o to chodziło. Dobra, już tutaj Enzot nas, no po prostu kończy nam się ten nasz no to co używamy, no tutaj Cordura się nazywa, nie wiem jak to jest po angielsku ani po polsku, no Cordura. I po prostu jeśli dojdzie do zera, zostaniemy przeteleportowani z powrotem. Tutaj ktoś tam krzyczy, jakiś ten mieszkaniec tutaj, który mieszkał teraz zaatakowany przez Enzota. I tyle. No dobra, niech się to kończy. Nie znam celu żadnego tutaj w robieniu tego. Nie wiem jaki jest cel, no żebyśmy zobaczyli. No dobra, wszystko tutaj zrobiliśmy, no to jak zrobiliśmy tam 20 tutaj zrobiliśmy, to powinien być koniec misji chyba, no. Chyba, że jest coś więcej do zrobienia, nie wiem o tym. Nawet sobie pobiegamy, dobra, może tutaj nawet staniemy, szybciej będzie po prostu. I właśnie. No tu się ewakuujemy, nie zginęliśmy. Po prostu się ewakuujemy z tego miejsca i tyle. Ta matka nas tutaj teletransportuje. Jesteśmy, misja zakończona. Nie chcę tutaj wchodzić do tego. Dobra, misja zakończona. Mamy iść teraz do... mamy iść z powrotem do tej naszej bazy. Dobra, to ja nie będę tutaj się pierdzieli z tym za dużo, po prostu bierzemy naszego kamyka z powrotem do naszej bazy tutaj w Zandalarze, albo Zanzibarze to jest zwanym. I tutaj weźmiemy sobie teleporcik, tak żeby było szybciej po prostu, żeby już się z tym nie motać. Lecimy tam szybko do Magniego. Jeden Magni stoi tu. Nie wiem jak on się tam rozczłonkował, że jest jeden tu, drugi tu. Chyba, że się szybciej od nas teleportuje. Idziemy do Wrationa zakończyć tą misję, którą zakończyliśmy z powodzeniem. Pierwszy raz. Dobra, mamy tutaj do wyboru buty i pasek. Obydwa dla Shadow Priesta do kitu.
hejst mastery, no hejst dobry, mastery do kitu. Dobra, tu na sprzedanie buty. Mamy pogadać z matką, żeby ustanowić portal tutaj w naszej tej siedzibie. Tak. Zrób to tam, matka, sekwencję jakąś, żeby otworzyć ten tutaj portalik, który będzie naszym wejściem do tych wizji heroicznych. To było tutaj na tyle. Właśnie nie pamiętam, jak to tam było. Dobra, mamy teraz tutaj... my mamy otworzyć ten portal. Dobra, portal otwarty. Idziemy pogadać tutaj z Vrationem. Dostajemy 10 tysięcy tych wizji. Tutaj mamy też otwarcie tego portalu. Dostajemy też 100 Corrupted Mementos, które będzie nam potrzebne, żeby po prostu levelować. Zresztą zaraz to zobaczymy. Tutaj dobrze się to sprzedało. Mamy kupić właśnie ten przedmiot, który tam w jednej misji dostaliśmy, żeby po prostu wejść tutaj do tego portalu. I co? Wchodzimy do portalu. Wchodzimy do wizji tej Heroico. O, Heroic. W której po prostu w Heroico mamy zabić tutaj w Wargrimmarze, mamy zabić Trala, w wizji dla Aliancy chyba to jest, mamy zabić Alerię w Stormwind, tutaj tak, mamy właśnie za 10 tysięcy, które kosztowała nas ta fiolka, użyć tutaj z Vrationem i tyle. Wchodzimy do tej wizji. Na początku wiadomo, nie mamy tego bonusika, który tam jeszcze zaraz wam pokażę. Jesteśmy tutaj ze sanguinarią tą naszą, szaleństwem. Dobra, tutaj szybko tych panów skasujemy. Ten pan, który tutaj, to chyba jest ten właśnie czarownik. Zaraz ciebie tutaj ładnie zestunujemy, ładnie tutaj was po prostu zmieciemy z powierzchni ziemi. Shadow Priestem, no śmiesznie się to wydaje, no ale dobra. Wybuch, zobaczymy jak to działa, no ładnie, ładnie to wybuchło. O, ten jakiś powiększył, ale nic mu to nie dało. Dobra, tutaj mamy właśnie, no wiadomo, w centrum tutaj baza operacyjna Aliancy, gdzie siedzi zawsze nasz boss, nasz szef hordy. No wybuchło też ładnie, no troszkę, no nie dużo, dużo szkody to nie robi, no ale coś tam robi, jak już coś tam robi, to już jest nieźle. Zabijamy tutaj tych panów gostków. Wizje podzielone są na takie części, tutaj 8, mamy tutaj na przykład 12, otrzymujemy uszkodzeń naszego tego tutaj rekursosu, tutaj 12, 8 wiadomo, ta misja to jest średniej trudności, tam gdzie 12 to jest większej trudności. Tutaj mamy no 6, wiadomo, niskiej trudności. Nie mamy czasu po prostu jeszcze, musimy po prostu zabić tutaj Trala. Używamy pocjona tam, żeby po prostu no, mieć go z powierzchni ziemi i tyle. Tral, nie będziemy nic do gadania tutaj. Trzeba trochę uważać na te różne czary, które tutaj Tral będzie rzucał. Bo po prostu no po co ma nas stunować, jeśli nie potrzeba nam tego. Tym szybciej go zabijemy, tym szybciej skończymy wizję. Jeśli mamy właśnie te misje tam takie, no, które o których tam wam mówiłem, no to
Za tę misję po prostu dostajemy dodatkowe dary, powiedzmy, dodatkowe skrzynki po ukończeniu tej wizji. Co możemy otrzymać w tych wizjach? No najczęściej po prostu otrzymujemy te AP i te monety, które to były, jak one się tam nazywają. Właśnie no, tutaj ich nie ma, zaraz chyba je dostajemy po raz pierwszy. Ta moneta się nazywa Corrupted Mementos, dostajemy, żeby po prostu się nas polepszyć. Dobra, skończyliśmy tą wizję, wracamy do naszej tutaj Camara del Corazon. Idziemy pogadać z Wrationem. Skończyliśmy, dostajemy Corrupted Mementos, stówkę, tego dostajemy na początek. Magni, idziemy z tobą pogadać. Po raz pierwszy, który skończyliśmy tą wizję. Susurros de Enzot Encontrados. To już nie pamiętam, o co tu chodziło. Tutaj mieliśmy, żeby tu trochę naszą torbę roztegować z tych wszystkich esencji. Tu gdzieś chyba jeszcze była druga, która teraz nie wiem gdzie jest, tu jakieś stare buty. Dobra, co mamy teraz zrobić? Pogadać mamy tutaj, czy mamy wejść po prostu? Mamy to tworzyć. Tyle. Enzo sobie gada. Teraz tutaj postraszyło, co on tutaj w ogóle robi. Mamy obronić naszej komory. No, dobra. Bronimy naszej komory. Dobra, no. Kiedy grałem tutaj wojownikiem, to nie wiem ile razy, ale wiele razy zginąłem po prostu. No, głupia ta misja. Atakują cię ze wszystkich stron. Tutaj te wszystkie robaczki, nie wiem jak to nawet nazwać. No i tyle. Trochę dodotujemy, żeby ich się spokój jakiś mieć. Nawet może coś tam wybijemy, to... Dobra, idziemy tutaj. Na tych tutaj obeliskach najwięcej się chyba tych procentów dostaje, no bo po prostu jesteśmy... No tutaj... Misja na procenty znowu. No, to co wszyscy lubią najbardziej. To może tych panów, co tutaj zabijamy, bo po prostu no... No... Bez komentarzy. Ta misja tej obrony to jest jedna wielka tragedia. Spowolnienia, nie wiadomo co. Nic z tym nie możemy zrobić. Pojawiają się te wszystkie główienka tutaj, tak za przeproszeniem, jeśli powiem, no ale no pełno tego dziadostwa i wszystko i za każdym jednym razem coraz więcej i coraz więcej, no ale dobra, no. Atak Enzota tutaj na naszą siedzibę, no to niech mu będzie. 84%, no tutaj szybko to leci, tylko właśnie problem jest z kliknięciem tego wszystkiego. Zaraz jakiś tam leci do nas coś i nas atakuje. Dobra, Enzot tutaj, który próbował nas tutaj zaatakować, no, zostaje pokonany. No, kontemplujcie Nialotę. Dobra, więcej jeszcze tutaj sprowadza tych śmiesznych stworków. Wszyscy się bronią, Magni też, wszystkich skopniaka, Karate Kid, Raden się wkurza. I po prostu bez jednego oka trafia Enzota w stopę, a raczej w ten portal, z którego tutaj wychodzą te wszystkie bicza. Jak to mówili na Cristiano Ronaldo w Hiszpanii, tutaj El Bicho. No i właśnie tutaj rozwala ten portal, z którego wychodziły te wszystkie
dziadowizny. I dobra, no koniec tutaj tej obrony całej. No dobra, Magni, chodź tutaj, bo znowu gdzieś się pogubiłeś. Idzie sobie jak zwykle, no. Jak zwykle idą wszyscy wolno. Dawaj, Magni, chłopie. Dobra, i kończymy tą misję tutaj. Zaraz dostaniemy następną fiolkę, no. Właśnie tą szmatkę możemy tutaj ładnie wylewelować na samym początku. Tutaj dostajemy... A, tu mamy następną... następną esencję. Też 10 punktów rezystencji na... Na korupcję. Na korupcję, którą będziemy mieć. Tutaj ta esencja też ma 10 punktów odporności. No, my się będziemy opierać na naszej szmatce. Dobra, kontynuujemy. Jest tutaj misja od... od Vrationa. Mamy tutaj aktywować tą inwestygację... Dobra. Nie inwestigacje, tylko no po prostu mamy otworzyć. Gdzie to jest? Tu mamy pogadać z matką. Tak, tutaj pierwszą misję. Magni, dawaj, szybko gadaj tutaj z panią matką, żeby znaleźć Radena. No, dawajcie, dawajcie, szybciej, szybciej, szybciej. Raden tam nie umrze, nie bójcie się. Dopóki my nie dojdziemy, no to... Póki my coś nie zrobimy, to nic mu nie będzie chyba. No chyba, że już nie żyje. Następną fiolkę dostajemy. Oczywiście misja na 3000 AP. Mamy pokonać Enzota w nowym rajdzie. No 3000, dobra. Idziemy z powrotem tutaj do matki i pogadać mamy, żeby z nią, żeby aktywowała te archiwum. I tutaj mamy właśnie te archiwum, które jest ulepszaczem naszym w wizjach. Dobra, już możemy go włączyć, już możemy. Dobra, pierwszy ulepszacz, który mamy, po prostu... oddaje nam, mamy 3 użycia tego, za każdym jednym razem oddaje nam 100 punktów tego naszego zasobu, który będziemy mieli w wizjach, żeby tam po prostu nie umrzeć, dlatego będziemy mogli po prostu zrobić na przykład 2 albo 3 bossy, czy 2-3 misje w tych wizjach heroicznych. Wybieramy tutaj po prostu tak, użyjemy 100 tego zasobu, mamy teraz... No, po prostu więcej możemy zrobić dzięki temu. Tak, kończymy misję. Tutaj następne te zasoby, tutaj te talenty w tym naszym zasobniku, lepszaczu. No, te po lewej stronie to są bardziej dla nas. Te po prawej to są, jeśli idziemy w grupie. I takie tam, no, następny tutaj na przykład... To jest takie jakby, no... unikamy śmierci po prostu. Resuscytujemy się raz. Daje nam instant combat res, tak zwany. Mamy 500 naszego zasobu. Możemy dalej kontynuować tą wizję. Dzieje się to tylko raz na jedną wizję. Tutaj mamy następny talent, w którym zadajemy 5% więcej uszkodzeń. Następny poziom, no wiadomo, będzie pewnie więcej niż 5%. Tutaj każdy
z grupy otrzymuje 50 więcej tego naszego zasobu w wizjach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy otwierać skrzynki, jakieś tam możemy widzieć skrzynki, no i dobra, takie tam. Teraz lecimy po prostu. I co? Idziemy, może zrobimy wizję jakąś jedną. Taką, no, może się uda. Może się uda ją zrobić na trala, to raczej zabijemy. Bo trudno go nie będzie zabić, ale może zobaczymy, pozwiedzamy sobie tak szybciej. Też, żeby nie tracić czasu, no bo wiadomo, mamy ten nasz zasobnik z tym naszym czymś. I po prostu, no, czas nas nagli w tych wizjach. A, zapomniałem powiedzieć. Przed wejściem w tę wizję dobrze jest po prostu sprawdzić sobie mapę. Mamy mapę, kiedy tam się pojawia Wration, to po prostu możemy sobie sprawdzić mapę i wiedzieć, możemy zobaczyć, gdzie po prostu mamy iść. 12 tutaj punktów tych, no to wiadomo, że jest to trudniejsze, 8 łatwiejsze. Tutaj mamy 6, no to wiadomo, no to tak jakby było na początku, w tej pierwszej mini wizji takiej naszej. Tutaj może się ustawimy. Ciach. Coś tam nas podleczyło, nie za dużo. Tutaj ten pan, co nas najbardziej czaruje ze wszystkich, no to sobie pan tutaj umiera. Lecimy dalej, następny. Może pójdziemy tu w lewą stronę. To zobaczymy, co tam się będzie po prostu działo. Tutaj ładnie wybuchliśmy. To może od razu tych tutaj panów zabijemy. Nie wiem, czy to jest najlepszy. Nie wiem, czy to jest najlepszy tam jakieś, no, miejsce, jak to po prostu zrobić. Po prostu, no, robimy. Jeśli zdobędziemy to ulepszenie do naszej szmatki, dobrze. Jeśli nie, no to nie, trudno. Się mówi. Mamy 3 użycia tego naszego orbę, no. Trzeba po prostu kontrolować to bardzo dobrze, no. Co będziemy i gdzie robić. Jak już widać, no, życie nam ucieka tutaj dosyć mocno. No, stunują nas tutaj przeciwnicy i takie tam różne rzeczy. Jesteśmy w połowie, jeszcze nie wyszliśmy nawet tutaj do góry, gdzie mamy iść zrobić misję, która polega na tym, żeby pomóc Zekanowi z... Dlaczego nie możemy tutaj wejść? No, nie wiadomo. Dobra, mamy pomóc tutaj Zekanowi uratować szamanów. No to lecimy tak szybko. Tu jakiś konik sobie biega. Dlaczego nie możemy tutaj wejść? Już biegnie coś tam do nas. A, bo tu już się ta misja włączyła chyba. Dobra. To nawet nie wiedziałem o tym. Tu szybko patniemy tych przeciwników. Z tym musicie uważać. Po prostu nie możemy tego użyć, jeśli jesteśmy w walce. Dopiero jeśli jesteśmy poza walką, no to wtedy możemy użyć tutaj ten 1000 naszej tej tutaj kordury odnowić. Nie wiem, czy to tutaj mieliśmy wejść, gdzie? Trochę za dużo tego straciliśmy chyba. Gdzie mam iść w ogóle? Dobra, chyba tutaj w tą stronę. Zaraz tutaj niby że w lewo. Nie pamiętam, żeby tutaj była droga w lewo. Szybko tutaj trzeba. No po prostu trzeba szybko wszystkich zabijać. Tutaj jakiś. No. Napiernicza nas ten pan tutaj nieźle. Nie wiem, może się uda go zabić, może się nie uda. Wali tutaj nas miłosiernie. Popaszczy. No jeszcze nas zastanował na sam koniec. Nie wiem, czy to, dobra.
Możemy tutaj wejść? Możemy wejść. Idziemy pomóc tutaj naszemu biednemu zakanowi uratować szamanów. I tyle. Nie wiem, czy będziemy mogli tutaj tyle tych przeciwników nawet zebrać ze sobą. No, ale spróbujemy, no czemu nie? Na pierwszy raz, no po prostu zobaczymy jak to wygląda. Dotujemy wszystkich standardowo. Totemy. Co się stało? Dlaczego tutaj nas zastanowało to coś? Tu mamy jakieś totemy naprawić. Nie wiem o co z tym chodzi, z tymi totemami. Nie wiem czy nam się to uda w ogóle zrobić. Tą wizję na dwie skrzynki w tym momencie, no nie mamy jakiegoś sprzętu wielkiego tutaj moim Shadow Priestem, aczkolwiek zrajdowałem się na heroika, no to też nie ma się co dziwić. Tylko trzech bossów mam zabitych na Mitiko, więcej no. Trzech chyba nawet najprostszych z tych wszystkich. No o, tutaj nam ucieka już ta nasza biedne zasoby nam uciekają, trzeba szybko odnawiać. No i zostaje nam tylko jedno użycie. Nie jesteśmy nawet tutaj chyba w połowie tego wszystkiego. Dobra, lecimy. Zabijać trzeba szybko wszystko tutaj. I tyle, no. Zaraz tutaj będziemy mogli użyć naszej esencji. To może coś z tego będzie. Dobra, tutaj włączamy następny totem. Nie wiem ile tych totemów jeszcze tutaj trzeba włączyć. Następny jest tutaj chyba. No wykorzystujemy. Dobra, no esencji na taki flash. Jakie coś jest szybciej, to jest szybciej. Tutaj nie wiem czy tych panów też mamy zabić, czy co. To już się zbliża ten niedobry pan, co nas chce dziabnąć. Po prostu trzeba uważać tutaj na wszystko, na areasy, które robią te różne, przeróżni przeciwnicy. Tutaj nam pomaga już jeden z tych szamanów, których uratowaliśmy, ale nie wiem nawet czy to jest ta misja, czy to nie jest ta misja. Tego pana nie możemy zasilencować o 10 sekund. Dobra, tutaj się rekuperujemy w tej kulce. Lecimy dalej. Następna kulka jest tu. Dobra, pokonaliśmy tutaj coś, jedną misję mamy zrobioną. Ciekawe czy tędy możemy wyjść teraz? No możemy, chyba, elegancko. Lecimy na dół, zabić po prostu teraz trala i tyle. No, na tyle nam starczy czasu na razie. No, nie mam DPS-a takiego, żeby tutaj robić te takie rzeczy, no ale wiecie po prostu na czym to polega, no. Im większy DPS będziecie mieli albo będziecie robili w grupie, to no to po prostu szybciej wam to pójdzie. Nie wiem czy będzie łatwiejsze czy nie. Ja w grupie mało rzeczy robię, oprócz rajdu no to właściwie nie robi nic. I tyle. Zabijamy trala i zobaczymy jak to będzie wyglądało po prostu po tym. Kiedy ukończymy tą wizję na poziomie heroicznym. Znowu ta kulka tutaj nas tutaj czarują. Teraz nie zauważyłem, no. Mały fail. No ale co, trali tak zginie wcześniej czy później. No już teraz trali nic tutaj chyba nie pomoże. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy do środka.
A teraz uciekamy. Teraz nas zgarnęło. No właśnie tutaj widać też ile nam zabiera. 24 teraz nam zabrało za jednym strzałem, kiedy byliśmy w tym miejscu, w którym to eksplodowało. No to ten czary trala. Coś tam zabiera. Dobra, wizja ukończona z jednym tylko bossem, no ale to było takie na sprawdzenie. Im więcej macie pewnie sprzętu, większy DPS, no to szybciej to będziecie robić. Bo tanka nie wiadomo i za każdego jednego bossa po prostu otrzymujemy jedną skrzynkę więcej. Ale tych skrzynek wiadomo jest chyba 5 tych stref, czy 4? 4, dlatego jest 4 tutaj. Tutaj chyba tato jest Garona, nie wiem. No. I misja na przykład tutaj z Zekana, ten to chyba będzie Zekan. Troll, tato jest Garona, tu jest Rexar i tato nie pamiętam. Ta chyba pani co tam krzyczała, jak były te właśnie ataki aliancy na różnych tam w różnych regionach. Dobra, otwieramy skrzyneczkę. Otrzymujemy tutaj tam jakąś chispę, żeby polepszyć chyba naszą esencję. Tutaj otwieramy następną skrzyneczkę. Otrzymujemy esencję. I tyle, no na tym polegają tutaj mamy drzwiczki, żeby tutaj wyjść z tych wizji, wrócić tam do naszej tej komory losującej i po prostu kończymy misję. Zdobyliśmy książkę, tutaj otrzymujemy pierwsze ulepszenie do naszej szmatki, będziemy mieli następne ulepszenie, no i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no, teraz polepszamy dzięki temu naszą tutaj szmatkę o 2 poziomy, tak jak to jest z naszym naszyjnikiem. I co? No następną mamy po prostu robić tą wizję i tyle, no. Nie wiem, czy po prostu ją robić dalej, czy... No dobra, zrobię ją i później jak ją zrobię, no to spotkamy się następnym razem.